Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek poświęcony edycji zdjęć. Chciałbym Wam pokazać, jak to zdjęcie, które widzicie w tej chwili na ekranie, to jest RAW. Zdjęcie wykonane z jadącego samochodu drogą szutrową, więc w dość trudnych warunkach. Jak to zdjęcie za pomocą Lightrooma możecie przekształcić do tego zdjęcia, które w tej chwili widzicie. Zdjęcie, które ma zupełnie inny klimat kolorystyczny, ale też taki kontrastowy, a jednocześnie jest to takie zdjęcie, które jest edytowane dokładnie pod kątem Instagrama, więc jak to wygląda w praktyce, zobaczcie za chwilę. Jesteśmy w Lightroomie i jak widzicie, mamy tutaj w tej chwili otwartego RAW-a. Ja de facto mam dwie kopie, żeby pokazywać Wam porównania, jak to wygląda. Pierwszą rzeczą, którą zrobię, to synchronizuję sobie te dwa zdjęcia, ale tylko po to, żeby uzyskać dokładnie tego samego kropa, żeby to nasze zdjęcie, które będziemy teraz edytowali, o to właśnie by wyglądało dokładnie tak samo, jeśli chodzi o kropa, jak ta fotka. No i po kolei teraz zacznijmy sobie od góry do dołu to wszystko edytować. Temperaturę barwową na razie zostawimy tak, jak ona jest. Ponieważ chcemy mieć więcej zieleni tutaj, to ja tintę przesunę z wartości 6, myślę, że gdzieś na 4, 5, 4 niech zostanie, będzie ok. Na razie ekspozycji nie ruszamy, dość dużo kontrastu na tym zdjęciu dodam. Może nie aż tyle, ale około 50, myślę, że to będzie taka wartość właściwa. Idąc dalej, przejdźmy do świateł, do highlightsów. Zobaczcie, tutaj je zgasimy dość mocno. Jeśli chodzi o cienie, właściwie zgasimy je w pełni. Cienie wyciągniemy na plus 40. Punkt bieli przesuńmy, patrząc na tą fotkę, gdzieś tam troszeczkę w dół, gdzieś do wartości minus 5 i punkt czerni podnieśmy nieco do góry i na tym zdjęciu będę chciał, zresztą to są takie edycje, nad którymi w tej chwili pracuję w ramach tworzenia też naszych presetów. Tutaj clarity zmniejszymy sobie na około minus 20 po to, żeby uzyskać taki dosyć specyficzny klimat. I to, co zrobimy dalej, damy tutaj saturacji za pomocą, czy też intensywności za pomocą suwaka Vibrance, ale zmniejszymy trochę saturację, żeby to skompensować gdzieś do wartości minus 5, minus 6. No i na razie to zdjęcie jest dość dalekie od tego, co chcielibyśmy uzyskać, ale najwięcej magii będzie się działo w panelu HSL, jak również później na końcu, kiedy będę dodawał światło. Na razie zróbmy taką klasyczną eskę z minimalnym odgięciem punktu czerni i punktu bieli, co spowoduje wprowadzenie takiego delikatnego wyglądu typu fade. I tego na razie tutaj nie będziemy dalej ruszali, nie bawimy się na poszczególnych krzywych i idąc dalej po panelu HSL, zacznijmy od barwy. Czerwień zostawimy tak, jak jest. Punkt barwy pomarańczową przesuniemy bliżej barwy czerwonej, dosłownie minimalnie. Żółty przesuniemy bliżej zieleni, czyli gdzieś do wartości 40-50. Następnie, jeśli chodzi o zieleń, tutaj sobie troszeczkę skompensujemy bliżej żółtego, gdzieś do wartości minus 30. Aqua i niebieskiego ruszać nie będę, bo dzieją się, tak jak widzicie tutaj, bardzo dziwne rzeczy wtedy, więc tego ruszać nie będę. Może minimalnie aqua gdzieś tam o minus 2. Następnie zobaczcie, te fiolety właściwie są niewidoczne. Minimalnie przesunę je w kierunku magenty, a to dlatego, że z kolei magentę gdzieś tam będę przesuwał do czerwieni, gdzieś do wartości 35-40. I na razie, jeśli chodzi o barwę, to zostawmy tyle. No i teraz bardzo ważna rzecz, to co się będzie działo z saturacją. Tą czerwień, i tutaj nie ma, możemy ją właściwie zgasić. Jeśli chodzi o pomarańcz, to zobaczcie, jak podciągam go dość mocno, to widać, że tego pomarańczu dużo jest, więc minus 30 to będzie wartość ok. Następnie, jeśli chodzi o kolor żółty, no jego jest dużo w tych zieleniach, ale też no tu, gdzie te trawy są różnego rodzaju, więc przygaśmy go gdzieś do wartości minus 30, nawet minus 50, 40, dobra, krakowskim targiem minus 45, nasyćmy za to naszą zieleń. Popatrzcie,
tej zieleni tutaj jest dosyć sporo i możemy zaszaleć 45-50. Jeśli chodzi o akwę, zabierzmy trochę tej akwy gdzieś do wartości 60. Niebieski możemy też zabrać. Tak, tutaj chodzi mi o to, żeby ten kolor zniknął. Może troszeczkę tej akwy niech zostanie. No i na full możemy zjechać z saturacją tego fioletu i tej magenty. One tutaj nam nie są jakoś specjalnie potrzebne. No i teraz idźmy dalej do panelu luminancji. Tutaj zaczniemy rozświetlać i gasić jasność poszczególnych barw. Czerwień. Znowu możemy ją ustawić na maksa, na minus. Ale teraz zobaczcie ten pomarańcz i żółty, jak będę rozświetlał i przyciemniał, no to tutaj się będzie działo dość dużo. Więc ten pomarańcz dość mocno zgaśmy. Minus 50, minus 60. Ok, żeby go troszeczkę tutaj było, popatrzmy sobie na punkt wyjścia. Tak, on widać tutaj jest, aż wpada w takie brązy, ale to jest efekt tego, że tam później światłem popracowałem. Natomiast ten żółty rozjaśnimy gdzieś do plus 15. No i zieleń też mocno zgasimy. Zobaczcie, ta zieleń szczególnie tutaj w tym miejscu, ona nam będzie ładnie wychodziła, ale nie gaśmy tego oczywiście za mocno. Minus 50, niech tak zostanie. No i następnie tą akwę znowu. Tu wiele się nie dzieje, troszkę ją zgasimy. Mocniej zgasimy ten niebieski, żeby, zobaczcie, on jest tu widoczny w tych miejscach, więc troszeczkę dramaturgii nam doda. 40, powiedzmy, że to będzie ta właściwa wartość. No i tu mamy ten fiolet, ale ja chciałbym, żeby to miejsce było ciemniejsze, więc ja go sobie tutaj zgaszę jedno i drugie. I tak to będzie w tej chwili wyglądało. Pójdźmy dalej w color gradingu. Tu nie będziemy robili nic. Nie będziemy bawili się w światłach, cieniach. Dawny panel, to jest dawny panel split toning. Następnie przejdźmy do detali. Ostrość, ok. Tutaj sobie gdzieś tam na wartość o taką. Minimalna redukcja szumu, bo to jest dość duży krop. Tam te ziarenko będzie widoczne, około 10, ale jednocześnie przejdźmy tutaj, aberracja chromatyczna, te klimaty i to, co od razu zrobimy, ja z kolei dodam sobie tutaj trochę takiego ziarenka, trochę innego, że tak powiem, i dodam jednocześnie winietę. Tą winietę dodam taką dość mocną, może za mocną, ale ją rozbiję jednocześnie i przesunę sobie midpoint tej winiety. I zobaczcie, to zdjęcie zaczyna się powoli zbliżać do tego, ale jest z kolei bardzo daleko od tego, co mieliśmy jako punkt wyjścia. Już tutaj zaczynamy widzieć sporo dominujących zieleni. I teraz jeszcze jedną rzecz, przejdziemy do panelu kalibracji. I ja tu w tym panelu jeszcze troszeczkę tą tintę akurat skoryguję, ale jednocześnie przesunę się bliżej zieleni i tą zieleń nasycę mocniej. O, w ten sposób. To, co zrobimy dalej, to nałożymy sobie tutaj taki mocniejszy filtr gradientowy. Wyzeruję tą wartość, dodam sporo kontrastu, zgaszę cienie, zabiorę też clarity, żeby tu ostrości było mniej, zgaszę ekspozycję i to, co bardzo ważne, zabiorę stąd, popatrzcie, bardzo dużo saturacji. Zabranie tej saturacji spowodowało, że to zdjęcie już zaczęło wpadać w klimat tego, co widzimy tutaj. Teraz kolejną rzeczą, którą zrobię, to zamknę ten filtr i to, co zrobimy, to wybierzemy sobie filtr kołowy dla odmiany. Dodamy ten filtr kołowy tutaj, ja chcę zagrać tu w środku. I zrobimy taki trik, że nie będziemy tego miejsca wyjątkowo rozjaśniać, a dodamy tu więcej kontrastu, zgasimy minimalnie ekspozycję, chodzi mi o wyeksponowanie tego fragmentu i podbijemy clarity. Zobaczcie, te góry zaczęły, nie wiem jak to nazwać, te stoki, te zbocze, które tutaj tak się układa, zaczęło dużo fajniej żyć. Dodamy teraz filtr z kolei taki gradientowy od góry. I myślę, że tą barwę żółtą, przepraszam, tą temperaturę barwową tylko troszeczkę skorygujemy. I jeszcze zabierzemy stąd clarity, dodamy trochę dehaze'a. O właśnie, żeby tu się zrobił taki przyjemny,
przyjemne rozproszenie tego światła na krawędzi tego stoku. I to, co zrobimy jeszcze, to przejdziemy do panelu krzywych, do tego widoku, gdzie mamy precyzyjne ustawianie krzywych. I zobaczcie, co ja w tej chwili zrobię. Ja tą krzywą sobie mocniej powyginam, po to, żeby tu się pojawiło jeszcze więcej tego kontrastu. No i co nas teraz różni na tych obu zdjęciach? Po pierwsze, to zdjęcie jest nieco ciemniejsze, więc przejdźmy do panelu Basic i tutaj zabierzmy trochę ekspozycji. O właśnie, myślę, że ten dół jest za mocno zaciemniony, więc wróćmy tu i o, w ten sposób. I tej winiety mamy dodanej trochę za dużo. Sądzę, że tej winiety jest tu za dużo. O, w ten sposób. No i właściwie te dwa zdjęcia już w tej chwili wyglądają niemal tak samo, podkreślam. Jeszcze jedną rzecz, którą możemy zrobić, to wziąć pędzel, taki dość duży, i popatrzcie tutaj na tych fragmentach stoków, gdzie jest troszeczkę więcej tego cienia. Możemy sobie zapracować w taki sposób, że dodamy tu kontrast, zgasimy tutaj też trochę ekspozycję, przesuniemy to bliżej zieleni, tą tintę, i dodamy, zgasimy jeszcze trochę cienie i zgasimy troszeczkę ekspozycję. I to jest wszystko, co tak naprawdę na tym zdjęciu będę chciał zrobić. Jeszcze tylko widzę, że te pomarańcze są zbyt mocno nasaturowane, więc zabiorę trochę saturacji z tego pomarańcza, czy też pomarańczu, i tu jeszcze skorygujemy sobie trochę w dół ekspozycję na tym gradiencie, żeby on nie świecił aż tak mocno. Podniosę go też minimalnie do góry. No i to jest wszystko, moi drodzy. To jest zdjęcie, które chcieliśmy uzyskać. To jest to, które uzyskaliśmy. Minimalnie inne, ale efekt jest dokładnie ten sam. Więc jak widzicie, w samym Lightroomie z takiego zdjęcia możemy uzyskać takie zdjęcie, które wygląda dość fajnie, dość ciekawie. Więc próbujcie. Możecie też skorzystać z paczki naszych presetów. Ten preset pojawi się, znaczy nawet nie ten, ale tego typu preset pojawi się w kolejnej paczce, która nazywa się Traveler, natomiast w naszej paczce In The Forest znajdziecie 10 presetów, które śmiało możecie wykorzystywać w swoich edycjach po to, żeby uzyskiwać bardzo klimatyczne zdjęcia. Tyle na dzisiaj, moi drodzy. Serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zdecydowanie zasubskrybujcie. Na razie, cześć.